Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, witam się z Wami po tygodniowej przerwie, już się melduję. Miło Was widzieć? No może nie. Miło Was słyszeć? No też nie, bo Was nie słyszę, nie widzę, kochani, ale wiem, że jesteście. To może po prostu miło mi jest do Was tutaj przemawiać. Przygotowałam dzisiaj dla Was film ze stylizacjami i to w roli głównej będzie kamizelka. Po prostu tak mi się ta tematyka spodobała i zanim zacznę cokolwiek tutaj Wam pokazywać, to parę słów na temat kamizelek. To jest bardzo trudna część garderoby. Uważam, że kamizelki jest najciężej wystylizować. No, jeżeli kwestia jest tego typu, że zakładamy po prostu, o, kamizelkę na gołe ciało, bo jest ona tak skrojona, że idealnie pasuje jako bluzka, to jest po problemie. Ale jeżeli ktoś kupuje takie dziwne kamizelki jak ja, to wtedy, słuchajcie, naprawdę trzeba się trochę nagimnastykować, żeby je jakoś tutaj przedstawić i pokazać, dziewczyny. Co Wam jeszcze powiem ciekawego? Mam 13 par nowych butów, ale słuchajcie, już miałam dość ich tutaj układać, pokazywać, zrobiłam sobie porządki w tym pokoju, więc wszystko mam tutaj starte, kurze, poukładane i tak dalej, dziewczyny, więc już naprawdę nie chciało mi się tutaj tych butów pokazywać, ale w międzyczasie, jak tam będą one w stylizacjach, to będę wspominała, że te są akurat nowe. Tak pewnie widzicie, dziewczyny, które są takie teraz zamówione przeze mnie, te kobaltowe, te tutaj niebieskie, więc trochę tych butów, no, tutaj się znajdzie. O, moje ukochane, słuchajcie, pokażę Wam tylko takie jedne. To jest Bordo. One są świetne. Ostatnio wybrałam się na 2-kilometrowy spacer w tych butach. W ogóle mnie nie bolała noga, nigdzie sobie nie obtarłam. Nie przewróciłam się, nie doznałam żadnej kontuzji, niczego takiego. Są rewelacyjne. Zamówiłam je na stronie Dizzy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę polecam te buty. Jeżeli ktoś kocha szpilkę, to w tych się rozkocha i jeszcze bardziej. Są naprawdę świetne. No i ten kolor, słuchajcie. Ja po prostu zachorowałam na ten kolor teraz. Takie Bordo. Jest świetny. Lakier do paznokci już sobie też kupiłam. O, i dobra, i do przodu, dziewczyny, z radością i lecimy ze stylizacjami. Najpierw to, co mam na sobie, więc kamizelka numer 1. Dobra, więc ona jest taka błyszcząca, jest to kamizelka z dawnych lat. Też można ją wystylizować niby na różne sposoby, ale powiem Wam szczerze, że co do czego, no to tak sobie myślę, o kurczę pieczone, czy to czarne spodnie, czy nie czarne. Natomiast ja to kocham, więc sięgnęłam po jakieś takie dziwne spodnie, po prostu, bo nie byłabym sobą, więc lubię tak sobie mieszać. Jakie tutaj jest konkretnie nawiązanie? Jakby te paski, to wszystko leci w dół. O, po prostu, tak po mnie spływa wszystko. Tak samo jest w tej stylizacji, że jestem zadowolona i koniec, kropka. Więc ta stylizacja tak właśnie, tak przedstawia mój stan ducha. Co by tutaj mówić? Dziewczęta, złote kolczyki, które są też takie w paski. Też spływa po nich wszystko, jak po kaczce. Co mi się w tej kamizelce najbardziej podoba? Błysk, który ona ma w sobie, ale to nie jest tylko takie srebro, ponieważ to jest taki kameleon, ona jest taka tajemnicza, ja lubię, sama jestem kobietą tajemniczą i wiecie, im więcej takich sekrecików, tajemnic, oczywiście takich dobrych, to jest fajniej po prostu. Ja jestem typowo taką romantyczką, więc ta kamizelka do mnie pasuje, tak po prostu charakterem. Co jeszcze mogę tutaj, dziewczęta, powiedzieć na temat tej stylizacji? Buty właśnie w tym zestawie wystąpiły nowe. Też z... czekajcie, skąd one są? Nie, no one są z René, nie z Dizzy, z René. I są takie plastikowe, ale mają taką fajną ozdobę. Mogłam zamówić w rozmiarze 39, ja mam taką stopę, słuchajcie, i 38, i 39. Jak taki kopciuszek trochę, jak chcę, to i 37 założę. Po prostu, więc... A ja tam te buty głowo rozciągam albo pomniejszam, słuchajcie. Więc no spoko te szpilki są, nie są za wysokie, takie kapcie, no kapcie po prostu. I one gdzieś tutaj biżuteryjnie tak pasują do tej właśnie kamizelki, bo ogólnie do tych spodni, to ja mam takie szpilki idealnie stworzone, to jest taki komplet, który po prostu bardzo no, do siebie pasuje, jest takie przyciąganie, wszystko co trzeba. Natomiast no, w tej stylizacji one, te buty sprawiły, że była zbyt duża przewaga takiego, słuchajcie, nie chciałam powiedzieć blasku, kamizelka troszeczkę by straciła.
troszeczkę by straciła. Tutaj ona jednak gra takie pierwsze skrzypce, jeszcze dodatkowo, jak są takie właśnie bardziej eleganckie szpilki, to jeszcze to wszystko zyskuje. Tak wam to wytłumaczę, dziewczyny. Co ja będę tutaj wymyślać, ale wiecie co, tak mi się już chciało nagrywać dla was stylizację, bo ja nie mogę żyć bez po prostu przebierania się. No nie mogę i koniec, kropka. Jestem, czuję się jak ryba w wodzie. Miałam bardzo dużo załatwiania różnych spraw, słuchajcie, o Jezu, niekoniecznie takich fajnych, no po urzędach jakieś jeżdżenie i tak dalej. W tym tygodniu też troszeczkę mam załatwiania, to dlatego mnie nie było. Natomiast... ale mam fajne rzeczy, słuchajcie, wam do pokazania, nie tylko w tym filmie, ale ogólnie w kolejnych, po prostu super rzeczy, naprawdę bardzo fajne. Dobra, wiecie co, kupiłam sobie też taką torebkę vintage w międzyczasie, oczywiście na zakupy czas znalazłam, jakżeż by inaczej, może nie aż takie obfite, ale coś tam sobie kupiłam, zobaczcie, taką torebkę. Nie wiem, jak się robi te zbliżenia, dziewczyny, coś tam zobaczycie. Jest ona taka do ręki, stara jak nie wiem co, już ją wyczyściłam, wypielęgnowałam, chyba jest skórzana. Fajne ma zapięcie, takie dosyć ciekawe i jest to taka, jak to się nazywa, nie listonoszka, o Boże, one się jakoś nazywają Mark, Chantal, coś takiego, nie wiem czy wy to znacie. Także będzie ona w dzisiejszych stylizacjach. No i dobra dziewczyny, lecimy po prostu dalej. Na początek skromnie, bo czarna kamizelka, wspominałam przed chwilą o czarnej kamizelce, więc można sobie ją założyć do białych spodni. Wiecie, prosta jakaś historia, prosta stylizacja. Ja założyłam basicową czarną sukienkę, czarne takie klapki na szpilce, no ale dodałam tą torebkę vintage. I ona tak naprawdę zrobiła całą robotę w tej stylizacji. Kamizelka też jest stara, z dawnych lat. Widzę, że źle ją wyprasowałam. No cóż, ma fajne guziki. I są one takie cieniowane, nie wiem czy to jak Coca-Cola trochę wyglądają, więc bardzo mi się ta kamizelka podoba przez właśnie te guziki, bo gdyby były płaskie, pościelowe, nijak by mi się ona nie podobała, no po prostu guzik to jest ważna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna. Czasem płaszcz wydaje się beznadziejnym przez guziki, bo guziki psują po prostu całą robotę. Jak wymienimy... wow, płaszcz jest nagle świetny, zyskuje i tak dalej. To samo jest właśnie w przypadku chociażby tej kamizelki. Guzik zrobił robotę. Ale przyznam szczerze, że torebka też bardzo fajnie tutaj zadziałała i dodała takiego klimatu i takiego przełamania jednak tej mrocznej stylizacji. Teraz kamizelka, która jest jedną z moich ulubionych obecnie. Jest to taka kamizelka, powiedzmy, rybacka trochę, skórzana, która jest w kolorze czerwono, takim czerwono-bordowym. Zauważyłam, że nie ma tutaj kieszeni. Ktoś ją po prostu wyciął. I ja będę musiała to naprawić, dlatego że na przykład tutaj nie ma dziur, ale u góry są jakieś takie defekty. I kwestia teraz tak, można sobie broszkę tutaj jakąś zapiąć, tak? Nie muszę się bawić w jakieś doszywanie kieszeni, ale mogę też właśnie coś doszyć. Tylko jeżeli doszyję jeansową na przykład kieszonkę, to już będzie jakiś taki konkretny klimat miała ta kamizelka. W środku mamy, zobaczcie, podszewkę taką w... chciałam powiedzieć w kwiaty, a tu nie są żadne kwiaty, bo tutaj są, słuchajcie, konie, tutaj są jakieś takie wzory, ona jest bardzo fajna, ta kamizelka. Natomiast, no i właśnie, czy tutaj jeansowa kieszonka by pasowała? Może na zewnątrz tak, ale... niekoniecznie później by fajnie było wystylizować taką kamizelkę. Już konkretnie by chyba trzeba było sięgać po jeans, po jakieś takie, wiecie, konkrety, no konkrety jak nie wiem co. Nie mam takiej skórzanej kieszonki w takim kolorze, może w jakimś innym. O, na przykład czarna skórzana kieszonka fajnie by wyglądała, ona by bardzo mocno nie wpłynęła na charakter, na taki klimat tej kamizelki, ponieważ mimo wszystko mogłabym sobie szaleć z tymi stylizacjami, dobierać różne rzeczy. Więc to są takie szczegóły, które potrafią zaważyć na całej stylizacji, także to jest kwestia przemyślenia. Myślałam też, myślałam, dużo myślę, o broszce jakiejś, na przykład dwa kwiaty, tak, w miejscu, gdzie są te dziury, rachciach. Więc zależy, co będę chciała sobie tutaj ubrać na dole, żeby właśnie to wszystko do siebie pasowało. Dziewczęta, ja założyłam w tej stylizacji mój ukochany kapelusz, po prostu uwielbiam go. Nie wiem, no jest na moją głowę szyty. Tak się w nim dobrze czuję, a ja się rzadko czuję dobrze w kapeluszach. Uważam, że mi niektóre nie pasują, wyglądam po prostu czasami źle, jak strach na wróble. Natomiast w tym kapeluszu czuję się super i nieważne, czy ktoś by napisał, że wyglądam źle, no to ja czuję się w nim super i będę w nim chodzić, więc fajny jest dla mnie. Do tego założyłam kolczyki z żyrandola, które sama zrobiłam i ogólnie skupiałam się na konkretnym kolorze, kremie, na takim kremie, dlatego że
Tutaj kamizelka sama mi to zasugerowała. Jest zamek w kolorze kremowym, obszycie w kolorze kremowym, więc pomyślałam sobie, że kremik będzie tutaj cacy wyglądał. Także prosta historia, ale gdzieś tam w niej jest taki smaczek. Kolejna kamizelka to jest, dziewczyny, historia wełniana. Mamy tutaj właśnie w składzie wełnę, wiskozę, więc takie po prostu taki lepszy skład. Wszystkich kamizelek nie nagrałam, dziewczyny, bo jak zobaczyłam to, jaką ilość tych kamizelek mam, to film byłby bardzo długi, a większość z nich już widziałyście jednak w stylizacjach. Niektóre to już są takie, jedna stylizacja i koniec, kropka, bo na przykład udała mi się dana stylizacja. Uważam, że nie ma sensu wymyślać z jakąś kamizelką czegoś innego, skoro ja jestem usatysfakcjonowana i zadowolona z tego, co powstało mi, więc darowałam sobie. Wybrałam tylko te, których Wam tak naprawdę nie prezentowałam. Widziałyście je tylko z worów, jakie tam kupiłam, wyciągałam i tyle. A tak na mnie jeszcze ich nie widziałyście, więc stwierdziłam, że to będzie taka nowość dla Was tutaj, taka świeżoneczka. Więc tę kamizelkę też Wam prezentowałam, ale na sobie nie. Mam do niej, ogólnie do zestawu, spódnicę, której w życiu nie zestawię z tą kamizelką, bo źle to wygląda. Więc kamizelka sobie oddzielnie, a spódnica sobie oddzielnie będzie żyła, w cudzysłowie. I kiedyś Wam tę spódniczkę też zaprezentuję, bo to taka biodrówka, bardzo krótka, taka w stylu Miu Miu. Tam jest taka kolekcja bardzo krótkich spódniczek. Ale to, słuchajcie, w przyszłości najbliższej. Więc tak, jeżeli chodzi o tę kamizelkę, jest ona taka tweedowa i z tyłu ma, widzicie, dodatkowo dwa kolory. Mamy róż i granat i ona w gruncie rzeczy jest bardzo trudna do wystylizowania. Naprawdę, ja najpierw pokusiłam się o spodnie takie różowe w dokładnie kolorze tej tutaj klamry, ale powiem Wam tak szczerze, że to nie był strzał w dziesiątkę. Ja po prostu te spodnie, jak szybko założyłam, takie szybko zdjęłam, ponieważ no kolorystycznie ok, ale fasonem ni groma to nie pasowało. To się gryzło, po prostu gryzło i widzicie, czasem kolor pasuje, a fason nie pasuje i trzeba kombinować i zmieniać. Więc powiem Wam szczerze, że ze wszystkich dzisiejszych tutaj kamizelek ta sprawiła mi nie to, że trudność, ale tak najbardziej musiałam się zastanowić nad stylizacją, bo wiele rzeczy nie pasowało, ze względu na to, że jest tutaj dużo tych kolorów. Gdyby ona była cała granatowa i różowa, byłaby prosta stylizacja. Gdyby ona była na przykład cała taka, tweedowa, że taka zielona i z tyłu też by była prosta stylizacja, jednak tych kolorów jest tutaj mnóstwo, jest dużo i można tutaj po prostu przedobrzyć w tej stylizacji. Kolejna kamizelka to jest już, słuchajcie, poliester, więc dużo słabsza od tamtej. Tamta wełna szlachetna, ta taka, widzicie, o, taka jaka jest. Więc u mnie są skrajności, to co mi się po prostu podoba, to noszę. Ta kamizelka jest dwustronna, ale nie pokusiłam się o założenie jej na tej stronie, dlatego że nie podoba mi się. Po prostu nie są to moje klimaty. Natomiast jeszcze tak mogę ją założyć. Bardzo trudny kolor i dzisiaj też ogólnie mam te kamizelki strasznie trudne. Im bardziej dziwne kupię, tym ciężej je wystylizować. Znacie moją kamizelkę taką granatową, aksamitną, więc ja jej też nie nagrywałam tutaj, bo ostatnio ona była. Na pewno kojarzycie, wielu osobom ona się podoba, więc ona też jest już taka określona. Ja do niej dobrałam srebrne sobie szpilki i tak zostało. Można by było ewentualnie pokombinować z koszulą, ale ja ją zostawiłam i koniec. Natomiast tej jeszcze Wam nie pokazywałam tak na sobie. Jest to bardzo trudna kamizelka, trudny kolor. Więc ja proponuję do takiego koloru dodać troszeczkę błysku. No i tak właśnie moja stylizacja powstała. Srebrny taki pasek z cyrkonii, który uwielbiam. On po prostu ratuje właśnie takie kamizelki chociażby, ponieważ uszlachetnia je. Ona sama w sobie wygląda jak fartuch taki wiejski, nie jest za piękna. Natomiast jeżeli dodamy do niej trochę takiego srebra, złota, coś w tych klimatach, no to ona się uszlachetnia, dziewczęta, i zmienia charakter. I to jest taka moja obserwacja. Czy to prawda, czy nieprawda, to jest prosto z mego serca, słuchajcie. Albo się ktoś z tym zgadza, albo się nie zgadza, ma prawo się nie zgodzić, ma prawo się zgodzić. Ja się za to nie pogniewam. Także dziewczyny, to są moje takie obserwacje, to co czuję. Jeżeli chodzi jeszcze o właśnie moją stylizację, srebrne takie shorty, które po prostu same w sobie, jakbym miała je założyć na ulicę, do tego, nie wiem, jakaś koszula, bluzka, dziwne one są. Po prostu takie trochę kiczowate. Jeżeli w
połączeniu z tą kamizelką, to też uważam, że źle nie wyglądają, bo ten kolor je trochę zdusił. Zdusił do tego stopnia, ale to tak pozytywnie, wiecie, przygasił, no bo one się aż tak nie rzucają w oczy, tylko są po prostu, stanowią takie przedłużenie tej kamizelki, są takimi jakimiś frędzlami, wygląda jak takie obszycie w tej kamizelce. Kolejna rzecz, to jest mój najnowszy zakup. Nie widziałyście jeszcze tej kamizelki, dziewczyny, bo tak jak mówię, wyskoczyłam na zakupy, a sobie myślę, a co mi zależy? Będę miała co dziewczynom pokazywać, chociaż i tak mam, mogłabym w ogóle nie robić zakupów. A ostatnio też ktoś mnie pytał, a nie wiem, czy to tak bezczelnie, czy nie bezczelnie, ja odpowiem normalnie, ile par butów kupuję na miesiąc? Słuchajcie, to zależy, ale tak średnio 30 par na miesiąc mam nowych butów. To dużo. Nie powiem, że nie dużo, bo dużo. Czy to jest zawsze? Też niekoniecznie, bo czasem kupię 10 par, czasem 20, no ale taką średnią wyliczam, że chyba 30 par, to tak kupuję. No, tak to wychodzi, dziewczyny, więc odpowiadam normalnie po prostu. A kto tam, komu, po co ta wiadomość jest potrzebna, do czego, nie mam pojęcia. A może chcesz sobie się zastanawiać, czy on, ta osoba dużo kupuje, czy nie. Może jestem jakąś skalą, słuchajcie, porównawczą taką tutaj dla Was. Nie wiem. Także, dziewczyny, odpowiadam szczerze i tyle. Kamizelka, która wpadła w moje ręce i jest ona taka, no dużo wzorów tej, nie jest tak trudna do wystylizowania jak tamta na przykład, ponieważ jest dłuższa. No już to jest prostsza sprawa, bo możemy sobie założyć sukienkę basicową, zakładamy tę kamizelkę i ona gra pierwsze skrzypce i jest gotowa stylizacja, więc nie trzeba tutaj jakoś wielce się głowić. Kolor trudny, on też nie do każdego pasuje. Powiem Wam tak szczerze, że no taka jest ładna, ale też trzeba ją potraktować mocnym kolorem, więc ja zaryzykowałam na taki zielony kolor choinkowy. Kojarzy mi się z bombkami, ponieważ chciałam bardzo mocno wydobyć ten zgnity zieleń. On jest taki, no może nie to do końca zgnity, ale przy dodaniu tych butów on troszeczkę się wydobywa na powierzchnię, więc zdecydowanie uważam, że te buty tutaj dobrą robotę robią w tej stylizacji. Gdybym założyła coś takiego stonowanego, może w takim kolorze jakieś buty bordowe, też mam takie, właśnie, to też może nie byłoby źle, więc sobie pokombinuję. To też są nowe, zobaczcie, takie przepiękne, w dotyku takie zamszowe, cieniowane. Mają fajną klamrę tutaj i ta klamra bardzo ładnie by pasowała do tych butów. Też tutaj, dziewczęta, zwróćcie uwagę, że ta kamizelka jest cieniowana i te buty też. Więc mogła być też fajna historia i na przykład, gdybym dodała to do siebie, no to później zdecydowałabym się na coś jeszcze w takich odcieniach. Czyli jakaś spinka do włosów tutaj. Dobra, następnym razem Wam tę kamizelkę też zaprezentuję z tymi butami. Zobaczycie też, jak to będzie wyglądało. No dzisiaj mnie naszło na zieleń. Po prostu chciałam ten kolor sobie wydobyć w jakiś tam sposób. I tyle, dziewczyny. I szalejemy, i żyjemy dalej. Kamizelka kamizelce nie jest równa, bo są też kamizelki tak zwane bezrękawniki. To tak jak kręgowce i bezkręgowce. Słuchajcie, zdawałam maturę z rozszerzenia z biologii, chemii i fizyki. Więc no, z biologii miałam i fakultety, i dodatkowo chodziłam na biologię i cuda nie dziwy, więc kręgowce i bezkręgowce są mi znane. Więc to jest taki bezrękawnik należący do grupy kamizelek, tak bym to nazwała. Pikowany, różowy, słodki, cukierkowy. I teraz, dziewczęta, zobaczcie, jak ja wystylizowałam taką kamizelkę. Ona jest ogólnie sportowa i myślę, że większość ludzi chodzących po tym świecie założyłaby do tego adidasy, albo dresy, adidasy i do lasu. Nawet się tak rymuje, sysy, sasu. A ja na przykład założyłam do tego pasek ten srebrny z cyrkoniami, buty, sandały na szpilce, oczywiście w kulki, one mają kuleczki, bo tutaj też są takie wielkie kulki, więc nie mogłoby zabraknąć tych butów. Do tego założyłam spodnie takie bermudy? Nie wiem, dziewczęta, jak one się nazywają. U mnie to będą bermudy i koniec, kropka. Więc bermudy i torebkę taką też błyszczącą, taką jak ten pasek. I przekształciłam i zmieniłam charakter tego bezrękawnika. I w ten sposób mogę go nosić, na przykład jutro się tak wystroję. Ale do lasu takiego bezrękawnika bym nie założyła. W ogóle inną interpretację lasu. Jak ja się ubieram do lasu? No nie w szpilki, no absolutnie nie w żadne szpilki. Natomiast jakoś tak fajnie się ubieram. Tak po prostu, słuchajcie,
szeleszcząco, tak żeby jakiś kleszcz na mnie nie wszedł, tylko spadł ze mnie po prostu szybciutko, żebym go odstraszyła tym swoim ubraniem wręcz. Tak się ubieram do lasu, dziewczęta moje kochane. Kolejna stylizacja z kamizelką taką, która nie ma zapięcia. Szkoda, bo byłaby łatwiejsza do wystylizowania. I zobaczcie, ja ją zwężałam przed filmem, jeszcze tego nie powycinałam, bo może kiedyś ją sprzedam i ktoś zechce kupić, sobie powiększyć. Poza tym, można wtedy taką kamizelkę założyć sobie na odzież wierzchnią, co bardzo lubię robić. Dziewczęta moje kochane, w gruncie rzeczy ta kamizelka też jest bardzo trudna do wystylizowania, nie jest prosta. Jak ją zobaczyłam, no to po prostu, słuchajcie, przepadłam, bo ona jest taka inna. Ja lubię takie rzeczy. Ona jest po prostu taka kusząca dla mnie. Nikt jej nie chciał. Ja ją kupiłam w najtańszy dzień w Tania Odzież Retro, bo tam też jeżdżę na zakupy. I po prostu, słuchajcie, no ona cały tydzień wisiała. Nikt jej nie chciał. Ja oczywiście jak tylko wpadłam, bo ja tak wpadam na 10 minut, robię bardzo szybko duże zakupy, to powiem Wam szczerze, że wow, oczy mi się zaświeciły, mówię, ja pierdzielę, dla mnie to jest świetna. No ale jest trudna do wystylizowania, z tyłu jest bardzo trudny różowy kolor, szkoda, że ona nie jest w takim odcieniu, w takim właśnie, słuchajcie, jednak cappuccino, w takim kremie trochę zżółkniętym, bo lepiej, lepsza by była stylizacja, lepiej by to było wystylizować, a ten róż jest trudny. To ten róż sprawia, że ta kamizelka jest taka ciężka do właśnie zinterpretowania i stworzenia czegokolwiek, ale można by było pójść w krem, w ten odcień, tak dobrać sobie coś mniej więcej podobnego i ewentualnie dodatki, w kolorze takiego brązu, czyli jakieś takie buty właśnie w tym kolorze. Też by to dobrze wyglądało. Widzicie, ta kamizelka jest jeszcze do dopracowania, uważam. To, co pokazałam, to jest jedna historia, ale tych historii może być więcej z tą kamizelką. Ostatnia rzecz na dzisiaj i widzicie, dziewczyny, ja już patrzę, a ponad 20 minut gadam, więc, no ale dobra, nie było mnie tydzień czasu, no to więcej będę gadać. Więc na koniec kamizelka z ASOS w rozmiarze 36 i ta stylizacja bardzo mi się spodobała. Jest po prostu pomieszaniem takim. Na przykład dużo osób też by założyło ją do eleganckich spodni, też by była fajna stylizacja. Oczywiście, że tak, ja też tak założę sobie kiedyś tam. Natomiast ja założam ją do roboczych jeansowych spodni. Kiedyś te spodnie kupiłam sobie w moim kochanym Ciuszku, i tam one były wycenione, bo to były takie robocze spodnie. No i tam za nie chcieli 40 chyba 5 zł. Ja oczywiście jakiś tam rabat zawsze mam w każdym lumpeksie. A tak o po prostu, słuchajcie, nawet się nie upominam. I kupiłam je, zwęziłam, a właściwie nie zwężałam. Ja je wrzuciłam do pralki na 60 stopni, później je wstawiłam do suszarki, na najmocniejsze suszenie, one się skurczyły. Więc ja ich nie musiałam zwężać, taki patent, słuchajcie, czasami też robię, coś tam się czasem skurczy. I stały się idealne dla mnie. Więc na koniec taka roboczo-elegancka stylizacja, moja własna interpretacja. Bardzo fajnie się czuję w tym zestawie i jutro się tak wybiorę do miasta, słuchajcie, bo to tak ni ciepło, ni zimno, a potem wskakuję w upały, więc już później, no nie mogę się ubrać w ten sposób, wskoczę w swoje jakieś tam kuse rzeczy, jakieś takie jedwabie, chłodniejsze ubrania i też będzie fajnie, natomiast wykorzystam ten dzień jutrzejszy, że właśnie takie ni to tak, ni to siak. Więc te kamizelki na ten tydzień się idealnie sprawdzą i sprawdziły też już w tamtym. Także fajnie, że ten film o tych kamizelkach nagrałam, jestem zadowolona, bo jedna z Was mi podpowiedziała w sumie, żeby nagrać ten film o tych kamizelkach. Ja nie zawsze robię to, co ktoś mi podpowiada, bo ja jestem krnąbrna, ja jestem ogólnie dziewczyny indywidualistką straszną i rzadko co można podpowiedzieć, bo ja tak robię jak chcę, ale ten pomysł mi się spodobał. Także pozdrawiam Cię, kochana, mam nadzieję, że podoba Ci się ten film o kamizelkach. Zachęcam do subskrybowania, klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.